Dzień dobry, witamy w naszym podcastowym studio. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Wojtiuk. Witamy panie Tomaszu. Dzień dobry. Samorządowiec, więc nie może być dzisiaj temat inny jak samorząd, jak zbliżające się wybory samorządowe. Jesteśmy prawie, że na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Pan Tomasz jest kandydatem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, czym zresztą zaskoczył wielu, o tym za moment. Najpierw, panie Tomaszu, podsumujmy tą minioną kadencję pana jako radnego Rady Powiatu Złotowskiego. Jak pan ją postrzega ze swojej perspektywy? Jak ona była? No po pierwsze, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że była to bardzo długa kadencja, bo została wydłużona aż do 5,5 roku. Była to na pewno kadencja wielu inwestycji ze względu na to, że wiele programów rządowych spływało do samorządów, samorządu gminnego, powiatowego. I trzeba to też sobie jasno powiedzieć. Ja od początku kadencji mówiłem, że ze względu na to, że te fundusze, które trafiają do naszych samorządów, jest to bardzo dobra struktura ze względu na to, że nasze samorządy tutaj, trzeba sobie powiedzieć, są troszeczkę biedniejsze jak te samorządy miejskie. I ze względu na to, że te dochody własne są mniejsze, mieliśmy możliwości takie, że nawet 80 czy 95% dofinansowania tych inwestycji były, także nie obciążały aż to tak mocno naszego budżetu i wiele dróg, wiele innych inwestycji można było zrobić przez tę kadencję jako samorządu powiatowego. Pana wykonanie tej kadencji, jak pan postrzega swoją rolę? Najważniejszą tak jakby kwestią, z którą ja szedłem do wyborów w roku 2018, to jasno mówiłem o przebudowie drogi Sypniewo-Brzeźnica. Złożyłem nawet taką petycję z podpisami mieszkańców i udało się w pierwszym tym naborze, jak ten program się pojawił, zrealizować tą inwestycję we współpracy z samorządem gminy i miasta Jastrowie. Co się nie udało, może też powiem, no to na pewno mogę powiedzieć, że droga, o której od samego początku też mówiłem, od 1013P do miejscowości Samborsko, niestety tej drogi nie udało się zrealizować, ale mam nadzieję, że pomimo kilku prób składania wniosków, czy też głosowania nawet na sesjach budżetowych nad tą inwestycją, mam nadzieję, że w następnych latach zostanie to w końcu zrealizowane. Generalnie kończy pan tą kadencję z poczuciem satysfakcji, czy bardziej niespełnienia z tego, co się nie udało? Myślę, że jednak satysfakcji. Po pierwsze z tego, że była to naprawdę bardzo owocna kadencja z tego względu, o którym już wspomniałem. Wiele inwestycji udało się wykonać, ale również osobiście mogę powiedzieć, że będąc świeżakiem, a więc radnym, który ma zaledwie 24 lata, jak obejmowałem mandat radnego, wielu rzeczy się nauczyłem, co się z czym je, co się z czym wiąże i to była też dla mnie naprawdę bardzo dobra lekcja samorządności i wiele z tego wyciągnąłem osobiście. Świeżak, nie świeżak, ale prawda jest taka, że był pan no, jedną z bardziej wyrazistych postaci w tej kadencji w Radzie Powiatu Złotowskiego. I prawda jest też taka, że temat, który za sprawą pana i może jeszcze dwóch, trzech, czterech innych radnych był najczęściej podnoszony, to temat szpitala. Szczególnie w ostatnim roku, półtora, nawet może dwóch. Jak zamyka pan tą kadencję w kontekście tematu szpitala? Z poczuciem czego? Ja tutaj od samego początku bym chciał powiedzieć, że odgraniczyłbym temat szpitala od tematu dyrektora szpitala Artura Bobruka, bo temat szpitala pojawiał się wielokrotnie. Wiele razy rozmawialiśmy o tym merytorycznie, czy też na sesjach Rady Powiatu Złotowskiego, czy też na komisjach. I wiele mówiliśmy o inwestycjach, czy tam o pewnych kwestiach, które dotyczą przyszłości szpitala Złotowskiego, o liczbach, ale też ten temat, który w ostatnich miesiącach bardzo mocno gdzieś się rozbrzmiewał w powiecie złotowskim, to był temat dyrektora szpitala Artura Bobruka. No tutaj trzeba sobie na pewno powiedzieć, że sam moment powołania jego już był zaskakujący, a później rzeczy, które się działy z nim, również dawały na pewno do myślenia. A na sam koniec jeszcze te wynagrodzenie jego, które trzeba sobie jasno powiedzieć i to wykazały wszelkie dokumenty oraz jego zachowanie i kwestia prowadzonej działalności, okazało się, że jednak mieliśmy rację. Wykazywałem podczas ostatnich sesji, że ta kwota naprawdę była duża, a więc około 165 tysięcy złotych za lata 23 i 22, za dużych pieniędzy, które zostały mu wypłacone. I tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, tak naprawdę z czym to było spowodowane, bo przepisy
tej ustawy kominowej, na której się opierało wynagrodzenie Artura Bobruka, jasno mówiły i wyraźnie, że maksymalnie wynagrodzenie dyrektora to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. I wiadomo, to wynagrodzenie co roku rośnie, ale ustawodawca w corocznych ustawach, które noszą tytuł ustawy realizujące ustawę budżetową, zastrzega sobie możliwość taką, że zamraża pewne kwoty tej średniej przedsiębiorstw na dany okres. I na przykład w roku 2022-2023 zostało to zamrożone na kwotę z roku 2020, z czwartego kwartału 2020 roku. I dlatego ta kwota aż tak mocno narosła. Nie wiem na tą chwilę, czy Artur Bobruk zwrócił już całość tej kwoty. Wiem, że na pewno część tej kwoty zwrócił. I nie wiemy też do końca finalnie, ile szpital i powiat, że tak powiem, będą oczekiwały tego zwrotu, bo komisja rewizyjna wciąż tą sprawę jeszcze weryfikuje. Wiem, że komisja rewizyjna już zakończyła sprawę i będzie teraz na sesji ten temat podejmowany, ale też na pewno ten temat już za długo gdzieś był mówiony i się też dziwię niektórym osobom, że nie zajęły się tym tak naprawdę wcześniej, a też informacje, które otrzymujemy ze starostwa i ze szpitala są sprzeczne, bo szpital twierdzi, że tutaj osobą, która jest odpowiedzialna zgodnie z przepisami prawnymi jest starosta w stosunku pracy do dyrektora Bobruka, zaś tutaj starostwo zwala tak jakby winę na szpital. No tu na pewno gdzieś pewne osoby zawiniły i myślę, że tutaj jest duża wina starosty Ryszarda Głaskiego. Ale panie Tomaszu, trzeba powiedzieć też jedną rzecz. Zresztą wy jako strona krytykująca tą sprawę podnosiliście to, że te dane wyłuskaliście z oświadczeń majątkowych dyrektora, więc de facto te dane były dostępne od dawna. Można było, że tak powiem, dużo wcześniej tę kwestię zweryfikować. Jak to się stało, że to w zasadzie wypłynęło dopiero w ostatnich miesiącach? Panie redaktorze, to było tak, że oświadczenia majątkowe są oczywiście publiczne, ale nadzór nad tymi oświadczeniami w tym przypadku ma starosta Ryszard Gołaski. No i widać tutaj, że gdzieś nie dopilnował tego wszystkiego, bo tak naprawdę sama już forma prowadzenia działalności gospodarczej była niezgodna z przepisami prawnymi. Tak naprawdę Artur Bobruk po 3 miesiącach powinien zamknąć działalność gospodarczą bądź zawiesić, bądź też zrzec się stanowiska, bo takie są możliwości. On tego nie zrobił i prowadził tą działalność gospodarczą i się nie ukrywał nawet tego w oświadczeniach majątkowych. Ja powiem szczerze, ja też wcześniej, we wcześniejszych latach, w 21, czy w 22, czy na początku 23, nie interesowałem się oświadczeniami majątkowych, tak jak nie sprawdzam innych oświadczeń majątkowych, ale jak ten sam fakt tego wynagrodzenia wypłynął, jak złożyłem wniosek do zarządu powiatu złotowskiego, który uchwałą może zmienić wynagrodzenie, zawnioskowałem o zmniejszenie z 6-krotności do 4-krotności i zagłębiłem się głębiej w tą sprawę. No i właśnie te przepisy prawne, o których tutaj już wspomniałem i o których wspominałem na sesji Rady Powiatu Złotowskiego, no nie zostały dochowane i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Panie Tomaszu, trzeba też powiedzieć o jednej rzeczy, bo pan na początku rozgraniczył te dwie kwestie. Kwestie szpitala, sprawy merytoryczne dotyczące szpitala, a sprawy dotyczące dyrektora Artura Bobruka. Mówię o tym dlatego, ponieważ przypomina mi się sytuacja z niedawnej, może nawet i ostatniej sesji Rady Powiatu Złotowskiego, kiedy podszedł do was radnych opozycyjnych, części radnych opozycyjnych, jeden z mieszkańców powiatu, już po sesji w kuluarach, akurat z panami wychodziłem, stąd miałem okazję tę sytuację zauważyć. Zresztą ten pan o tym samym mi też w trakcie sesji mówił. I zwrócił wam uwagę, żebyście zreflektowali się nad tematyką mówienia o szpitalu w takim sposób podczas sesji czy podczas innych okazji. Dał wam do zrozumienia, żebyście nie wylali dziecka z kąpielą, żeby nie okazało się, że jak gdyby to bicie tego tematu szpitala spowoduje jakieś negatywne konsekwencje dla lecznicy. Czy pan kiedykolwiek miał takie poczucie, że przesadzacie, że idziecie za daleko z tą krytyką, że to może odbić się czymś złym dla szpitala? Nie, absolutnie z tym nie mogę się zgodzić, co pan powiedział. Krytyką nie jest wytykanie, jeżeli znajduje się pewne problemy prawne i z pieniędzy publicznych nagle zostaje wypłacone o 165 tysięcy zadłużeń. To co mamy nie mówić o tym? Mamy gdzieś sprawę zamknąć? Jeżeli mówi się o tak poważnych rzeczach, tak? Bo to są środki publiczne.
to trzeba o tym mówić, a nie można gdzieś zasłaniać się, tak jak próbowały niektóre osoby robić to, że to był atak w stronę szpitala. Absolutnie to nie był atak w stronę szpitala, ale to był atak w stronę osób, które nie miały zielonego pojęcia albo miały pojęcie o tym, a próbowały udawać, że tego nie widzą problemu. No przecież wypłacanie za dużej kwoty przy naprawdę ogromnych zarobkach dyrektora Bobruka oraz udawanie, że tego problemu działalności gospodarczej nie ma, a później nagle dyrektor rezygnuje, później zostaje powołany na te stanowiska. No, o pewnych rzeczach trzeba rozmawiać, ale niektóre osoby będą oczywiście próbowały narzucić taką narrację. Ale oczywiście nikt z tej grupy radnych, z którą ja również współpracowałem, nikt tego nie odczuł. To gdzieś była próba kreacji takiej narracji, ale tego to się nie przebiło do mieszkańców. Z tego, co naprawdę rozmawiałem, wiele osób mówiło o tym wynagrodzeniu, bardzo krytycznie się do tego odnosząc. A pan generał, myślę, że wiele osób jest też ciekawych, jakie w ogóle pan ma zdanie na temat merytorycznej pracy dyrektora Artura Bobruka, jako przede wszystkim zarządzającego, menadżera szpitala. Jak pan w ogóle postrzega? Ja powiem panu tak, że ja od samego początku próbowałem z Arturem Bobrukiem rozmawiać. Spotkałem się również z nim raz czy dwa razy w szpitalu. Rozmawialiśmy o pewnych kwestiach, które ja widzę, na które mu zwróciłem również uwagę. Mogę jedynie powiedzieć, że jako radny nie odczułem zaangażowania dyrektora Bobruka. Nie był częstym gościem na komisjach czy sesjach. Bardzo często stawiał się w pozycji ofiary, no ale też trzeba zwrócić uwagę na takie kwestie jak właśnie to lądowisko, o którym mówiliśmy, oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie nie do końca była mówiona prawda radnym powiatowym czy też społeczności. No i tutaj w tych kwestiach głównych no oczywiście można to zarzucić. Była też kwestia tych trzech pijanych lekarzy. Także no tych spraw było dużo. No to też niech mieszkańcy mają pewne zdanie o tym, czy ja nie mam na pewno bardzo dobrej opinii o tym, jak została wykonana praca dyrektora. Ja pytam dlatego, ponieważ no jest tak, że faktycznie w ostatnim czasie, i to nawet potwierdzają rozmowy z kadrą szpitala, trochę inwestycji tam zrobiono i jest parę takich świeżych rzeczy, które no można uznać za sukces. Mówimy o przebudowach, o remontach, o zakupie sprzętu i stąd to moje pytanie o pana ocenę tej pracy jako dyrektora Artura Bobruka. Pan będzie miał okazję przyglądać się szpitalowi dużo bardziej niebawem, bo pozostał pan przedstawicielem wojewody w Radzie Społecznej Szpitala. Za chwilę pan zostanie formalnie, tak sądzę, zatwierdzony decyzją Rady Powiatu Złotowskiego. Jak pan przewiduje swoją rolę w tym ciele, w tym gremium? Na sesji teraz moja kandydatura ma zostać przegłosowana. Obecna wojewoda Agata Sobczyk zaproponowała mi, abym tutaj pełnił tą społeczną funkcję. Ja od razu chciałbym jasno też powiedzieć, że nie zamierzam tutaj uprawiać żadnej polityki. I tak jak zawsze, pomimo że w wielu kwestiach się sprzeczaliśmy, nawet z dyrektorem Bobrukiem, umiałem też pójść do szpitala i porozmawiać z dyrektorem czy też z innymi osobami. I tak swoją funkcję widzę, że chciałbym rozmawiać z osobami, które są przy szpitalu, i wnosić coś do dyskusji czy zauważać pewne rzeczy, które będą. Czy będzie dyrektorem Artur Bobruk, czy ktokolwiek inny, bo jesteśmy przed konkursem. Powiedzmy też sobie tutaj jasno. Pan chyba spodziewał się tej nominacji na tego przedstawiciela wojewodę. Bo jednak znacie się z panią wojewodą. Myślę, że dla wielu było oczywistym, że w momencie, kiedy ona tą funkcję objęła, chyba było sprawą jasną, że tutaj nie może być nikt inny jej przedstawicielem w Radzie jak pan. Znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak, że została mi zaproponowana ta funkcja. No, dziękuję, że zostałem gdzieś tam, moja praca radnego zauważona i te tematy związane ze szpitalem. No i mam nadzieję, że będę wykonywał to jak najlepiej i że ta kadencja, która mnie czeka, będzie dobra dla szpitala. Jak pan reaguje na stwierdzenie, że opozycja, jedynym celem opozycji przed wyborami samorządowymi jest chęć odsunięcia Ryszarda Głowskiego od władzy, że to jest jedyne, co opozycja proponuje, pozbawienie władzy Ryszarda Głowskiego? No, każda partia, która startuje w wyborach, czy każde ugrupowanie, które startuje w wyborach, no idzie po to, żeby zdobyć władzę oczywiście. I grupa osób, które są po tej stronie opozycyjnej w tej chwili,
mówią o tym wyraźnie, bo chcą zdobyć powiat złotowski, chcą przejąć władzę i chcą przedstawić swój pomysł na funkcjonowanie powiatu złotowskiego, który jest inny w tej chwili na przykład z pomysłem Ryszarda Gołaskiego. I to jest naturalna rzecz. Są dwie strony. Jedna strona właśnie opozycyjna, czyli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i druga strona Prawa i Sprawiedliwości i Ryszarda Gołaskiego i tych ugrupowań, które tutaj tworzą. To jest moim zdaniem naturalna rzecz, że chce się przejąć władzę. No i wyborcy zadecydują, jak to będzie wyglądało. A to jest tak, że to jest tylko chęć odsunięcia od władzy, czy faktycznie macie pomysły na to? Oczywiście, że są pomysły. Ja od samego też początku kadencji 2018-2024 mówiłem na przykład o kwestii wyznaczenia pewnego harmonogramu remontów dróg powiatowych oraz żeby ta współpraca również z samorządami gminnymi była oparta na pewnych zasadach i pewnych kryteriach. Wiemy, że samorząd powiatowy ma mniejsze możliwości dochodów własnych uzyskiwania, bo tutaj możliwości podnoszenia podatków są zerowe, bo tak nie można. I chciałem, żeby pewne harmonogramy na przykład dróg były wypracowane, czyli która droga z jakim dofinansowaniem oraz z jakim wsparciem danego samorządu miałaby być realizowana. Tego również nie było. Nie było tej dyskusji, żebyśmy ocenili, jak na przykład wygląda kryterium ruchu na danej drodze powiatowej. Ja uważam, że to też jest niezwykle ważne, żeby remontować drogi, które są w najgorszym stanie, żeby to ocenili również wszyscy radni, ale również, żeby było ocenione natężenie ruchu. No, natężenie ruchu, jak ostatnio byłem chyba w 2019 czy 2020 roku, no to było z 2002 roku, no to czyli żadna informacja to nie jest. Tak. No i to jest taki jeden z głównych tematów. Ale ma pan poczucie, że ten dobór inwestycji jest niesprawiedliwy, mówiąc najprościej? Że jest niesprawiedliwy? Na pewno trzeba powiedzieć sobie jasno, że pewne gminy, czy pewien okręg wyborczy, tak to nazwijmy, z którego wywodzi się Ryszard Gołaski, ma tutaj łatwiej pozyskiwanie środków na remonty dróg, tak to nazwijmy. Starosta by zaraz powiedział, że działamy wszędzie tam, gdzie drogi są w tragicznym stanie. Tak. Tak zawsze na sesjach mówię. No ja mam takie zdanie, że pewne gminy i pewien okręg wyborczy, z którego startuje starosta Ryszard Gołaski, ma łatwiej. Wspomniał pan o stronie opozycyjnej, o stronie obecnej koalicji rządzącej. Nie wiadomo, czy to będzie, jak będzie ta koalicja rządząca wyglądała po wyborach. Dzisiaj to jest porozumienie samorządowe Ryszarda Gołowskiego w Złotowskim. Jest to Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan sobie w ogóle wyobraża taki scenariusz, że powyborcze karty tak będą rozdane, że będziecie być może w koalicji z porozumieniem rządowym i z Ryszardem Gołaskim? Ewentualnie Trzecia Droga może być w koalicji z Koalicją Obywatelską. I to mówię jasno i wyraźnie, że tutaj jest nasz partner do powyborczych rozmów. Czy ja będę uczestniczył w tych rozmowach, to nie wiem, bo nie startuję do Rady Powiatu Złotowskiego, ale na pewno jako osoba, która tworzyła wspólnie z liderem PSL-u Danielem Sztychem, będziemy tak chcieli zrobić tą koalicję, żeby naszym partnerem była Koalicja Obywatelska. Oczywiście najważniejsze jest teraz, żeby przeprowadzić dobrą i skuteczną kampanię wyborczą, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób i żeby nam mieszkańcy zaufali. A co będzie później, to będziemy rozmawiać no właśnie, po wyborach. Tak jak pan powiedział, nie startuje pan do powiatu, no ale nie ma się co doszukiwać. Pan jest jednym z głównych rozgrywających tych kwestii po waszej stronie. To chyba nie jest kłamstwo. Też mi się tak wydaje. Czy to byłby paradoks, pana zdaniem, gdyby grupa, z którą Ryszard Gołaski idzie do wyborów, przegrał te wybory po takiej skutecznej kadencji? Bo trzeba powiedzieć, że była skuteczna, jeżeli chodzi o ilość pozyskiwanych pieniędzy. No jeżeli spojrzymy tak naprawdę na każdy w tej chwili samorząd powiatowy czy powiatu pilskiego, złotowskiego, ale każdy samorząd gminny na terenie, no to każdy samorząd otrzymał naprawdę bardzo duże wsparcie finansowe na te twarde inwestycje. I tutaj powiat złotowski też nie był jakimś liderem wśród regionu pilskiego, to też trzeba sobie jasno o tym powiedzieć. Tworząc nawet listy w powiecie pilskim, bo też byłem za to odpowiedzialny, to widziałem, jakie tam też kwoty padały. Trzeba przyznać, że tak, wiele pieniędzy trafiło do powiatu złotowskiego, do również poszczególnych gmin. Ale czy to jest nadzwyczajna sytuacja w porównaniu do innych powiatów i gmin? Nie wydaje mi się. Mówiąc krótko, nie przypisywałby pan nadmiernej zasługi
tym, którzy obecnie przez ostatnie lata tą władzę sprawowali. Tak, tak, ponieważ te pieniądze trafiały do wszystkich gmin i powiatów. Z automatu, tak mówiąc krótko. Też trzeba sobie o tym powiedzieć. Przecież w gminie Jastrowie teraz mamy bardzo duży budżet inwestycyjny, 40 milionów złotych, w Złotowie również 40 milionów złotych, no gdzieś te pieniądze zostały rozdysponowywane i powiat złotowski nie jest tutaj jedyny tak naprawdę, także do każdego samorządu powiatowego i gminnego te pieniądze trafiały. Proszę powiedzieć, dlaczego nie startuje pan do Rady Powiatu Złotowskiego na najbliższą kadencję? No i to jest... Ja tylko wtrącę jeszcze, przepraszam, na sekundkę. Dla wielu było oczywistym, że tak będzie. Mało tego, dla wielu było oczywistym, że pan chce być przynajmniej wicestarostą, a może starostą. No cieszy gdzieś, że takie słowa docierały również do mnie, bo wiele osób było zdziwionym również moją decyzją. Ja powiem szczerze, że tak naprawdę o tym, że nie będę startował do samorządu powiatowego, już wiedziałem kilka tygodni temu, gdy zostało mi to zaproponowane odgórnie również w Warszawie czy też w Poznaniu. Kilka osób zaproponowało mi to, bo stwierdzili, że czas jest na młodsze pokolenie osób, które już obyły się z samorządem, mają pewne doświadczenie, żeby spróbowały tego wyższego szczebla, jakim jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. To była tak jakby jedna z przyczyn, czyli wiadomo, mi bardzo było ciężko opuścić powiat, bo można powiedzieć, że nad listami pracowałem już od półtora, dwóch, czy też od dwóch lat i te listy wspólnie z Danielem Sztychem naprawdę bardzo długo pracowaliśmy nad nimi i myślę, że są wykonane w sposób naprawdę dobry, jeśli chodzi o zbieranie głosów z różnych środowisk. A drugą kwestią, która tak naprawdę tutaj również zadecydowała, było to, że mieliśmy dwóch radnych wojewódzkich, Henryka Szopińskiego oraz Jarosława Maciejewskiego, i którzy naprawdę bardzo dobrze reprezentowali powiat złotowski. Byli osobami, na których można samorządy mogły liczyć. No i tutaj im udało się, tak jakby można powiedzieć, że osiągnąć sukces, czyli Henryk Szopiński został posłem na Sejm, zaś Jarosław Maciejewski wojewodą, wicewojewodą. I stwierdziłem, że dobrze by było, żeby powiat złotowski znów miał swojego przedstawiciela. Chciałbym być tym przedstawicielem i reprezentować powiat złotowski. Każda osoba, każdy samorządowiec, który wie, jak działam, myślę, że będę osobą taką energiczną, która wprowadzi naprawdę bardzo dobry kontakt między samorządem wojewódzkim a powiatem złotowskim, czy też poszczególnymi gminami. I tak naprawdę to dwa główne czynniki, które zadecydowały o tym, żeby wystartować w tych wyborach. Te kilka tygodni to nie jest odległa perspektywa. To w zasadzie można powiedzieć, że trochę postawiono pana pod ścianą, w takim sensie, że pan miał krótki czas na decyzję prawdopodobnie. Pan się długo nad tym wahał? Znaczy, powiem panu tak, wszystko decydowało się, bo byłem pełnomocnikiem trzeciej drogi w wyborach sejmowych na okręg cały 38 i po wyborach sejmowych, z racji tego, że układałem te listy oraz wspólnie z posłem Adamem Lubońskim, no i wyszło tam naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ułożyliśmy listę, że od drugiego do szóstego miejsca naprawdę były bardzo dobre wyniki, osoby, które były odpowiedzialne, my byliśmy za nie odpowiedzialne. I po tych wyborach sejmowych została mi zaproponowana funkcja szefa sztabu na okręg 38, czyli negocjacje z Polskim Stronnictwem Ludowym, jeśli chodzi o wybory powiatowe oraz miasto Piłę i powiat pilski, no i oczywiście złotowski. No i w toku tak jakby tych rozmów był taki podział, że do tej pory tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe miało swojego przedstawiciela i ten podział Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego odgórnie zadecydowano, że Piła, że region pilski będzie odpowiedzialna osoba z Polski 2050 i gdzieś tutaj mnie namaszczono, jeśli chodzi o partie, jeśli chodzi o osoby, które tutaj pracują, oraz no, posłów, którzy decydowali o tym, kto miałby również być tym przedstawicielem. Oczywiście to było dla mnie no, duże wyróżnienie, ale oprócz tego, że to jest wyróżnienie, to jest też duża odpowiedzialność. Dlatego kampanię chcę przeprowadzić jak najlepiej. Jeżeli się oczywiście uda, chciałbym naprawdę reprezentować tutaj mieszkańców w powiecie złotowskim i również w północnej Wielkopolsce. Jak trudne były negocjacje o to, żeby mieć tą jedynkę na liście? No mogę powiedzieć, że nie były trudne. Nie były trudne. Nie, nie były trudne. I jak pan ocenia szanse w związku z tym?
I w jaki wynik pan celuje, jeżeli chodzi o ilość głosów? Jaki macie wykalkulowany, że najprawdopodobniej spokojnie da miejsce w sejmiku? To są inne wybory, jak wybory na burmistrza, czy też na radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Tutaj mamy system DONTA, tak? Czyli głosuje się na dane ugrupowanie i z danego ugrupowania osoby, które mają największą ilość głosów, dostają się do danego samorządu. Oczywiście no, lider czy tam jedynka ma bardzo no, ułatwioną rzecz, bo to są już wybory stricte partyjne, część osób głosuje na daną partię. Ja chciałbym zrobić jak najlepszy oczywiście wynik, ale też podchodzę do tego, że to jest pewna forma sprawdzenia mojej pracy jako radnego samorządu powiatowego. Mogłem się przedstawić przed mieszkańcami powiatu złotowskiego i chciałbym, żeby też ocenili moją sprawę i zaufali mi, żebym mógł reprezentować ich w tym samorządzie wojewódzkim, aby po prostu reprezentant naszego regionu, reprezentant powiatu mógł zadbać o tą współpracę z samorządem wojewódzkim. Pan jest, jaki ma staż, jak długo jest pan w strukturach trzeciej drogi? W strukturach trzeciej drogi jestem i tak naprawdę i wcześniej w Hołowni? Polski 2050 od 2020 roku. Tam zaproponowano mi na samym początku budowania tych struktur. Zostałem również przedstawiony jako kandydat do Sejmu, który wystartuje do Sejmu, jednak nie chciałem wtedy startować w wyborach do Sejmu. Tak zbudowaliśmy listę, żeby te dwie osoby, które wtedy startowały, a więc jedynka Krzysztof Paszyk i dwójka Adam Luboński, żeby miały jak największe szanse, żeby zdobyły ten mandat poselski. Jak w ogóle pana środowisko przyjęło tą informację, że to będzie start do sejmiku, a nie do powiatu? Na pewno ze zdziwieniem. Myślę, że największe zdziwienie to odnieśli przeciwnicy, tak to nazwijmy, polityczni w powiecie złotowskim, bo od tego czasu gdzieś tam mniej źle się o mnie mówi z ich kręgów. Na pewno wiele osób było zaskoczonych tym, bo bardzo mocno mnie kojarzyli z samorządem powiatowym i z tym, że spróbujemy tutaj powalczyć, że moja osoba gdzieś tutaj będzie widziana, ale też poszedłem do tego naprawdę zdroworozsądkowo. Chciałem żeby te listy były jak najlepiej ułożone, również powiatowe. A na pewno niektórzy konkurenci no, zdziwili się, że mnie na liście nie ma, bo do samego końca wiem, że niektóre osoby o tym nie wiedziały i w tej chwili mają problem nawet w jednym z okręgów, bo listy były zrobione na moją osobę, a ja troszeczkę tej naszej też rozegrałem. Gdyby to nie była pierwsza pozycja na liście, zdecydowałby się pan na start? Nie, zdecydowałbym się na pewno. Czuje pan, że ta jedynka to jest gwarant wejścia do sejmiku? Nie chciałbym mówić, że to jest gwarant. Naprawdę podchodzę do tego z dużą dozą odpowiedzialności, ale również pokory. Chciałbym wykonać jak najlepszą pracę i żeby mieszkańcy też ocenili moją pracę przez ostatnie 5 lat jako radnego powiatowego, żeby mieli możliwość zastanawiają się, czy jednak moja osoba dobrze reprezentowała ich w Radzie Powiatu Złotowskiego i czy uważają, że będzie moja osoba dobrze ich reprezentowała w sejmiku wojewódzkim. Jak wasza sytuacja przed wyborami samorządowymi wyglądałaby w pana ocenie, gdyby wynik wyborów parlamentarnych był inny, gdyby one się nie potoczyły tak pomyślnie dla was, jak się potoczyły? Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość by wygrało wybory parlamentarne, to byłoby dużo gorsze. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Widzimy to po listach Prawa i Sprawiedliwości do powiatu złotowskiego, które moim zdaniem są słabe. Nawet chyba w Złotowie nie ma pełnej listy. Na pewno dużo łatwiej byłoby staroście budować listę, bo z tym, że obecny rząd, obecna partia rządząca ma pewne możliwości tworzenia list wyborczych, to każdy wie i tutaj nie trzeba nikogo do tego przekonywać. To na pewno był duży impuls dla nas pozytywny i myślę, że będzie to miało również wpływ w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Panie Tomaszu, myślę, że nie wybaczyliby mi nasi widzowie, gdybym nie zapytał pana o jedną bardzo ciekawą, ważną sprawę. Tomasz Wojtiuk, Piotr Wojtiuk. Na ile pana życie samorządowo-polityczne jest, nie chcę powiedzieć, że uzależnione, ale mocno pod wpływem tego, że ojciec jest samorządowcem i jak te wasze relacje w związku z tym wyglądają? Pytam dlatego, ponieważ niejednokrotnie spotkałem się z opinią taką, że trudno byłoby panu w samorządzie funkcjonować, gdyby nie wsparcie ojca, gdyby nie merytoryczność ojca, gdyby nie to, że jednak gdzieś tam pana niesie na swoich barkach.
No nie, absolutnie się z tym nie mogę zgodzić, że niesie na swoich barkach i to udowodniłem też w pracy w Radzie Powiatu Złotowskiego. Każda osoba, która mnie gdzieś tam poznała w mojej działalności samorządowej czy politycznej, wie jak działam i wie, że troszeczkę innymi zasadami się kieruje niż Piotr Wojtyuk, pewne różnice. A co panowie się mówią? Ja jestem dużo bardziej osobą, która chłodno kalkuluje pewne rozwiązania. Nie jestem aż tak nie emocjonuję się tak pewnymi rzeczami i myślę, że to w polityce jest dużo, dużo większy plus. Oczywiście działalność polityczna nie była w żaden sposób związana z Piotrem Wojtyukiem i pewna ta również propozycja bycia liderem trzeciej drogi do Sejmiku Wojewódzkiego też pokazała, że gdzieś ta moja praca została przez osoby w Poznaniu czy w Warszawie również doceniona. A jak w ogóle ojciec tą propozycję dla pana przyjął? Konsultował pan to w ogóle z nim? Pytał pan go opinię? Znaczy, wie pan, to są kwestie robienia polityki, nie powinny być głośno mówione, ale oczywiście o wielu rzeczach rozmawiamy, ustalamy pewne strategie również dotyczące samorządu. Piotr Wojtyk dużo bardziej skupia się na gminie, mieście, Ostrowie niż tutaj na wyborach, czy do powiatu, czy nawet do sejmiku już całkiem. Oczywiście zawsze jego wsparcie miałem i bardzo dobrze, bo to też pewne rzeczy mogłem przeskoczyć, można powiedzieć, jeśli chodzi o zachowanie formalnych kilku kwestii. Także to ma oczywiście swoje plusy i minusy. Tak jak pan mówi, niektóre osoby zaraz tak twierdzą, to pewna jest też możliwość pomocy, jeśli chodzi o rozmowy i zobaczenia z innej kwestii, innego pokolenia już samorządowców. Ja uważam, że jednak tą pracę, którą wykonywałem jako radny powiatu złotowskiego, bardzo, bardzo wykonywałem samodzielnie i dlatego też ta decyzja, żeby stworzyć te listy do trzeciej drogi do powiatu złotowskiego, czy też mój start do sejmiku, to już były takie mocno polityczne, a jednak Piotr Wojtyk został samorządowcem. A wy się czasami w ogóle spieracie o sprawy samorządowo-polityczne? No mamy różne spojrzenia na niektóre osoby, czy też na niektóre działania pewnych osób, także no zdarza się, tak jak w każdej rodzinie są pewne dni dobrych rozmów i czasami sprzeczek, to jest normalne. Ja pytam o to również dlatego, ponieważ myślę sobie, że wielu widziało w panu takiego potencjalnego spadkobiercę, już nie mówię, że konkretnie funkcji, ale przynajmniej kandydata na burmistrza Jastrowia. Gdzieś ten temat w ostatnim pół roku czy roku tam często przewijał się, wiele osób nie się mówię, pytało. Że już w tych wyborach. Znaczy, ale miałem to gdzieś, też się w przyszłości mówię dalej. Znaczy, no tak, pojawia się ten temat gdzieś, wiele komentarzy takich miałem, ale ja powiem panu szczerze, że funkcja burmistrza w obecnej chwili to naprawdę jest kawał ciężkiej roboty. To tak się wielu osobom wydaje. Nie chcę nawet już mówić o obecnej kontrkandydatce Piotra Wojtyuka, która gdzieś tam pojawiła się nagle. Naprawdę to jest ciężka orka. To się tak wydaje i trzeba mieć naprawdę bardzo stanowcze zdanie w wielu kwestiach, bo wiele osób może różnych się kręcić wobec takiej funkcji i wykorzystywać to gdzieś. Kto będzie, którego z kandydatów do miejsca w sejmiku, tutaj z naszego terenu, postrzega pan za najmocniejszych kandydatów? Oczywiście najbardziej tam znany na terenie regionu pilskiego jest Jacek Bogusławski, obecny członek zarządu samorządu wojewódzkiego. Z Prawa i Sprawiedliwości startuje z jedynki były wicewojewoda Zieliński oraz obecny z dwójki oraz obecny radny Bogrycewicz. Lewica wystawiła na jedynce obecną wiceprzewodniczącą sejmiku Agnieszkę Grzechowiak. Co do innych kandydatur, nie chciałbym też oceniać ich, jak oni się prezentują, bo to powinni mieszkańcy ocenić. Panie Tomaszu, na koniec, skoro nie mówi pan o swoim numerze, o jedynce w kontekście gwarantu przed wyborami, to mam takie otwarte pytanie. Jak pan postrzega swoją przyszłość samorządowo-polityczną przede wszystkim?
w przypadku dwóch scenariuszy. Wybory do sejmiku tak, wybory do sejmiku nie. To jest ciężkie pytanie, bo 5 lat, w których trwa kadencja, to jest naprawdę szmat czasu. Scena polityczna może się odwrócić w różnych kierunkach. Ja jestem tego zdania, że te wojny pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Platformą Obywatelską powinny zostać już naprawdę zakończone. To niszczyło przez wiele lat krajobraz polityczny w Polsce i jestem zwolennikiem tego, żeby naprawdę przestali Polacy już się kłócić, żeby na te dwa ugrupowania. Myślę, że ten format trzeciej drogi tutaj jako centrum, rozważnego centrum, które słucha jednej i drugiej strony, ale idzie naprawdę z ciekawymi pomysłami przyszłościowymi dla naszego kraju. Myślę, że scena polityczna może naprawdę bardzo mocno zmienić swój wizerunek w ciągu 5 lat, dlatego bardzo ciężko jest mi odpowiedzieć, gdzie moja osoba będzie niezależnie od wyniku. No, niezależnie od wyniku, ale mogę powiedzieć, że myślę, że do powiatu złotowskiego jeszcze wrócę. A w ogóle ma pan ambicje na dużą politykę w przyszłości? Wie pan co, zobaczymy. Zobaczymy, jak sprawdzę się jako radny sejmiku wojewódzkiego. Na pewno chciałbym reprezentować mieszkańców z jak najlepszej strony i żeby być tutaj osobą, która dba o ich interes. Jeżeli zostanę dobrze oceniony przez mieszkańców i być może będę miał takie odczucie, że w przyszłości gdzieś moja osoba jest dobrze odbierana, to pokuszę się o start może w wyborach bardziej już politycznych, ale nie chciałbym jeszcze tak daleko wybiegać, bo naprawdę życie różne pisze scenariusze i trzeba podchodzić do tego bardzo ostrożnie i rozważnie. Najpierw zobaczymy, co będzie 7 kwietnia, to już niebawem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Państwu również. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia.